Czołem rodacy! Zapraszam Was do obejrzenia materiału nagranego przeze mnie latem tego roku. W materiale tym przedstawiam rozmowę z panem Jackiem, nauczycielem, który jako jeden z pierwszych rodziców wychował swoje dzieci na edukacji domowej i tym samym wytorował drogę, która teraz staje się coraz bardziej powszechna. W rozmowie tej doszło również do dyskusji rodziców na temat dobrych i złych stron różnych modeli nauczania, co jest właściwe w odnalezieniu jak najlepszych rozwiązań. Dlaczego emituję ten materiał właśnie teraz? Ponieważ uważam, że temat edukacji dzieci powinien przyciągnąć większą uwagę samych rodziców oraz stowarzyszeń i organizacji społeczno-prawnych. Rodzice poprzez swój brak sprzeciwu nieświadomie przyzwalają na ciągłe wprowadzanie daleko idących, niemoralnych zmian w edukacji publicznej. Aktualnym zagrożeniem jest podpisanie nowego traktatu Światowej Organizacji Niezdrowia, w którym zawarte są również zmiany w edukacji, takie jak m.in. seksualizacja dzieci. Opis tych zmian jest na tyle ekstremalny i gorszący, że ze względu na przyzwoitość oraz możliwość zablokowania tych treści przez portal, nie przytoczę tutaj tych zapisów. Proszę Was o odczytanie tych informacji samemu. Podaję wszystkie przydatne linki w komentarzu. Zachęcam Was również do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach i dzielenia się filmami zarówno przedstawiającymi zagrożenia, jak i sposoby aktywnego działania oraz inspirujące drogi nowych rozwiązań, które mogą być przykładem dla naszych przyszłych pokoleń. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do obejrzenia materiału. Pozdrawiam Was. Luiza. To dziecko jest o wiele bardziej czułe, niż nam się to wydaje. Nawet to dziecko w łonie matki. Dlatego prawidłowa edukacja naturalna zaczyna się właśnie już w tym momencie. Już w tym momencie, kiedy planujemy, że będziemy mieć dziecko. Jeśli macie wystarczająco wyobraźni, to wyobraźcie sobie, jak się czuje niemowlę, które wie, że jest na przykład dzieckiem niechcianym. To jest balast psychologiczny praktycznie na całe życie. Jeżeli w trakcie życia nie dojdzie do przywrócenia samoświadomości i samouwolnienia z tych emocji, to do końca życia będziemy umysłowymi kalekami. A często tak jest. Jeżeli będą niewłaściwe sposoby odżywiania, jeżeli będą niewłaściwe sposoby funkcjonowania, przykładowo, kiedy my z żoną zaplanowaliśmy, że będziemy mieli dziecko, dowiedziałem się od żony, że jest w ciąży. Pierwszą rzeczą po usłyszeniu tej wiadomości, to powiedziałem żonie, wynoszę telewizor do piwnicy i więcej go nie oglądamy. Żona tylko się uśmiechnęła. To jest taki obrazowy aspekt. Pamiętajmy, że kiedy mama czy tata oglądają telewizję, to dziecko ogląda razem z nimi. Cokolwiek robimy, to nasze dzieci robią to z nami. Już na tym początkowym etapie. I teraz przychodzi ten aspekt, że nawet zakładając, że nasze życie rodzinne jest prawidłowe, nigdzie nie jesteśmy tego uczeni, że to maleństwo jest człowiekiem. I że to maleństwo ma boską naturę. I że to maleństwo jest tak doskonałe, że jedyne co możemy robić, to tylko mów tym nie przeszkadzać. Ja nie mówię o bezstresowym wychowaniu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie. Mówię o naturze człowieka, która czy od poczęcia, załóżmy, czy od urodzenia, wchodzi do systemu. Jeśli oboje rodzice, a na 90 ileś tam procent, oboje rodzice są niewolnikami, którym się wydaje, że są ludźmi wolnymi, to ich dziecko będzie wychowywane jako niewolnik, któremu będzie się wydawało, że jest wolny. Nie zaczyna się to od włączenia telewizora i usłyszenia, jak tam jakiś dziennikarz czy polityk mówi nam, mamy demokrację. Nie. To zaczyna się już w tym momencie, kiedy nasza świadomość jest połączona z naszym dzieckiem. Te wszystkie aspekty powodują, że ten system jest samonapędzający się. Ten system jest samonapędzający się, ponieważ nikt nie zmusza rodziców, żeby wychowywali dzieci na niewolników. Jeśli rodzice są niewolnikami, myślącymi, że są wolnymi ludźmi,
to one automatycznie będą to niewolnictwo przekazywały swoim potomkom. To jest system samonapędzający się. Wiele rzeczy tu nie trzeba robić. Kiedy później przychodzi szkoła, to to dziecko jest w ogromnej mierze ukształtowane. Ukształtowane tak, żeby pokornie służyć temu systemowi. I w pewnym momencie szkoła już tylko, czy przedszkole, czy szkoła, czy nauczyciele, już tylko doszlifowują to, co się wydarzyło znacznie wcześniej. Najważniejsze dla dziecka to są matka, ojciec i inni członkowie rodziny. Dlaczego dzisiaj nie mamy ducha lechickiego? Możecie się ze mną nie zgodzić, ale ja mówię, że duch lechicki nie istnieje. On został skutecznie zabity. Możemy go odnowić, ale musimy spełnić pewne warunki. Duch lechicki, dlatego Lechia była tak potężnym imperium, ponieważ tam proces edukacji nie następował w tych warunkach, które nakreśliłem. Od momentu poczęcia dziecko było wychowywane jako niezależny suweren, któremu przysługuje pełna autonomia. Jeżeli matka i ojciec żyli w autonomii, jeżeli dziadkowie żyli w autonomii, a głowa rodziny była, mówiliśmy dziś o tym słowie, autorytetem, to w tym momencie cały ten duch lechicki, który powodował tą potężną, istnienie tego potężnego imperium, właśnie kształtował się na wychowywaniu, to też był samonapędzający się system. Wolni ludzie wychowywali wolnych ludzi. I teraz się pojawia problem. Dlaczego my jesteśmy tacy ulegli? Dlaczego my jesteśmy tacy, ja mówię ogólnie o populacji, dlaczego my jesteśmy tacy bojaźliwi, napędzani przez strach, napędzani przez negatywne emocje? Dlatego, że ten duch wolności został w nas zabity. I powiem wam, że mam tam już jakieś rozeznanie w tak zwanych ruchach wolnościowych czy niepodległościowych. Muszę ze smutkiem stwierdzić, że ten duch wolności, nawet wśród tych, którzy szukają i walczą o tę wolność, jeszcze nie został odrodzony. Gdyby nasz duch wolności i nasz duch niezależności nas funkcjonował, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy. Edukacja jest potrzebna, ale na zupełnie innych zasadach. Osho, który przy wszystkich zastrzeżeniach był jednak wybitnym filozofem, stwierdził, że nauczycielami są nie rodzice, ale dzieci. I na przykład w szkole Szczetynina, o której wspominałem, jest to doskonale widoczne. On przez 30 lat prowadził szkołę, miał przez 20 lat dotację Ministerstwa Oświaty Republiki Rosyjskiej, a kiedy ją stracił, w końcu ktoś się wkurzył, to prowadził dalej to w formie szkoły prywatnej. I przez 20 lat system nie rozumiał tego, że on wychowuje dzieci po to, ażeby zlikwidowały ten system. Ja byłem nauczycielem przez 21 lat. Po 21 latach wreszcie ten system mnie wypluł i przestałem mieć pracę nauczyciela. Tak skutecznie, że nie mogłem znaleźć pracy jako nauczyciel w Polsce nigdzie. Próbowałem przez rok. System w pewnym momencie zorientował się, że to, co robię, jest dla niego zabójcze. I jeżeli będziemy w ten sposób edukowali nasze dzieci, to ten system będzie tracił swoją moc. Dzieci doskonale znają, doskonale wyczuwają, doskonale odkrywają w sobie ducha wolności. Jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, proszę, bo się z tym rodzą. Jeżeli mamy do czynienia przykładowo z dziećmi, które stwarzają problemy wychowawcze. Ja tak miałem z młodszą córką. Mieliśmy z nią ogromne problemy wychowawcze. Wtedy z żoną nie mieliśmy jeszcze tej wiedzy, którą mamy teraz. Wprawdzie edukowaliśmy nasze dzieci w domu, ale była to edukacja na zasadach systemowych. Ponieważ jeszcze nie odkryliśmy tej mądrości, którą poznaliśmy chociażby w Summerhill, czy w innych tego typu szkołach, a później, kiedy nie odkryliśmy to, że dzieci same w sobie to mają. Nie trzeba szukać tego modelu gdzie indziej, po prostu wystarczy widzieć ten model w naszych dzieciach. I
z młodszą córką mieliśmy ogromne problemy wychowawcze. Wpadła w bardzo złe otoczenie. Było to częściowo związane z tym, że ktoś tu wspomniał, że jestem potomkiem Stalina i Hitlera. Wtedy żarty. Dobry profil masz. Wtedy nie neguję tego, wtedy jeszcze trochę tego we mnie było. I w związku z tym młodsza córka, która była bardziej wrażliwa od starszej, zaczęła to uczuwać i zaczęła się przeciwko temu buntować. I kiedy pod koniec gimnazjum była totalnie zagrożona tym, że nie będzie mogła skończyć gimnazjum, usiedliśmy i przeprowadziliśmy poważną rozmowę i ja powiedziałem: słuchaj, czuję, że ograniczyłem trochę twoją wolną wolę. Rób co chcesz. Wiem, że już jesteś gotowa, żeby robić co chcesz. Po kilku dniach dowiedziałem się, że córka zapowiedziała w szkole, wstała i w klasie powiedziała: ja będę uczyć się w Mickiewiczu. To najlepsze liceum w Katowicach. Wszyscy nauczyciele i koledzy ją wyśmiali. I tylko potem zobaczyłem na koniec roku szkolnego, kiedy córka z samych jedynek i dwójek wyszła na piątki i szóstki. A po wakacjach zobaczyłem miny moich kolegów, bo wtedy jeszcze pracowałem w tej szkole, kiedy dowiedziały się, że Eunika, zwycięstwo po grecku, wylądowała w Mickiewiczu. Dlaczego? Dlatego, że pozwoliłem jej, żeby była sobą. I to był ogromny impuls i zauważcie, że w ten sposób możemy robić. W szkole Szczetynina nie było nauczycieli i uczniów, albo inaczej. Dzieci były nauczycielami. Jeżeli jakiś uczeń, nawet nie było takich słów jak nauczyciel i uczeń, jeżeli jakiś mały człowiek był w czymś dobry, to on stawał się nauczycielem dla swoich kolegów, którzy w tej dziedzinie byli słabsi. Natomiast koledzy, którzy byli doskonali w matematyce, byli nauczycielami matematyki dla tych, którzy byli słabsi w matematyce. Nauczyciel pełni taką funkcję doradczą i najlepsi nauczyciele u Szczetynina nie mieli. To byli ci, którzy najmniej ingerowali w ten mikro, nie gniewajcie się, w ten mikrosystem wytworzony przez dzieci. Jak zwał, tak zwał. Ale była to pewna forma zbudowana na zasadzie fachowości i ewentualnie autorytetu. Dzieci doskonale wiedziały, że ten nasz kolega załatwia te sprawy tak. I ta szkoła funkcjonowała prawidłowo i takie zasady przyświecają mi dzisiaj, kiedy już mam, myślę, że prawidłowe zrozumienie kwestii człowieczeństwa u małych człowieków i po prostu edukacji. Dlatego też niezależnie od tego, czy będziemy się opierali na prawie naturalnym, czy na prawie stanowionym, oba systemy prawne dają nam pełną możliwość do tego, abyśmy prawidłowo i właściwie edukowali nasze dzieci. Artykuł 48 Konstytucji i 54 mówi, że rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Rodzice mają prawo do edukacji religijnej i światopoglądowej swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ja cytuję Konstytucję. O prawie naturalnym nie będę się wypowiadał, ponieważ prawo naturalne jest proste i ono zakłada bardzo, bardzo prostą rzecz. Jesteś wolnym człowiekiem, niezależnie od tego, jaki jest twój wiek, i w związku z tym robisz to, co uważasz za właściwe. Jestem całkowicie przekonany, jestem wręcz pewien, że jeżeli to jest właściwie robione, nie mamy problemu z dziećmi bezstresowo wychowanymi. Jeżeli są jakieś błędy, to na samym początku one wynikają z niefachowości rodziców. Dlatego, żeby nie mówić zbyt długo, to jeszcze powiem, że planowałem założyć Stowarzyszenie Równości Rdzennej, które będzie opierało się na deklaracji ONZ o prawach równości rdzennej, gdzie kwestia edukacji, kultury, wychowania, historii i wielu, wielu innych rzeczy jest całkowicie oddana w autonomiczne ręce ludności rdzennej. Ale po dwóch dniach rozmów z Romkiem uzgodniliśmy, tylko był zmuszony do odpowiadania na moje pytania.
ale w pewnym momencie uznałem, że nie ma sensu tego robić, skoro już ktoś to zaczął. I mimo, że nie do końca odpowiada mi gęba Romka, nie do końca odpowiadałem jego poglądy, to ja wychodzę z bardzo prostego założenia. Nasze ego, żebyśmy byli jedno, musi do kieszeni. Są wartości nadrzędne. Tą wartością nadrzędną nie jest nasze ego, to wartością nadrzędną jest dobro nas i naszych bliskich. To, co przekażemy jako pewien potencjał naszym małym ludziom, to później będzie procentowało na ich i na naszą korzyść. Jeżeli znacie Hawkinsa, to wiecie, o czym mówię. Nawet Mietek Bielak dokładnie o tym mówi. To, co przekazujemy każdej istocie, to do nas wraca. Jeżeli przekażemy drugiej istocie ideę wolności, to ta wolność będzie do nas wracała. Jeżeli przekażemy ideę współpracy i odpowiedzialności, to to wszystko będzie do nas wracało. Także tu nie odkrywamy żadnych rzeczy. Tak funkcjonowały wszystkie ludy rdzenne opierające się na autonomii małych grup zwanych u nas lechi rodowymi. Nie wiem, jak to się nazywało w ludach amerykańskich, ale tak dokładnie w tej samej zasadzie, to nawet na filmach widać. Tych w miarę sięgających głębi problemu. Jakie to były małe grupy? Ile to było? Ród jest zbudowany na rodzinach. Początek funkcjonowania małego człowieka zaczyna się w rodzinie. A rodzina to matka. Nie wiem, chodzi mi o ten ród właśnie. Jakie to były te małe grupy? To zależy od wielkości rodu. Tak? Każdy ród był inny, ponieważ wielkość każdego rodu była inna. Dokładnie. Rodziny tworzyły rody, a rody tworzyły plemię. I na każdym poziomie była autonomia. Rodzina miała w ramach rodu autonomię, ród miał w ramach plemienia czy narodu autonomię, a narody w ramach państwa, w którym już było już królestwem, bo był król albo był książę, miała swoją autonomię. Ta autonomia była, pozbywali się tej autonomii tylko w jednym przypadku, kiedy następowało zagrożenie zewnętrzne. Wtedy władzę przejmowali wojewodowie, którzy funkcjonowali tylko jako przełożeni wtedy, kiedy dochodziło do zagrożenia wojennego, militarnego. Dowódcy wojskowi. Można tak powiedzieć. I ten model rodowy, bo tutaj mówiliśmy, że stworzymy nowy system, to będziemy powielali system Stalina, czy powiedzmy systemy Piłsudskiego, czy jakiegokolwiek innego tyrana. Jeżeli stworzymy go, jeżeli stworzymy właściwe mechanizmy dające każdej strukturze autonomię, nie dojdzie do tego, bo taka struktura będzie sama hamulcem dla powstania jakiegoś zagrożenia typu nadużywanie władzy, czy tam powiedzmy niewolnictwo, czy coś w rodzaju. I dlatego też w ramach po prostu nie traktujmy z kolei tego jako coś bardzo takiego organizacyjnego. To, że będziemy ze sobą współpracować, to na zasadzie wspólnoty. Wspólnota, która będzie ze sobą współpracować. I tutaj nie ma żadnego zagrożenia do naszej wolności. Ponieważ nawet gdyby Romkowi w pewnym momencie coś odbiło, mamy odpowiednie mechanizmy, które nas od tego uchronią. Wezwiemy na niego system. Tak, ale nie zapominajmy o naszym najważniejszym mechanizmie, który nas chroni przed wszelką tyranią. Nie zapominajmy o tym, że tym najważniejszym elementem chroniącym nas przed jakąkolwiek tyranią jesteśmy my sami. Ponieważ my sami decydujemy o to, czy jesteśmy wolnymi ludźmi, czy niewolnikami. Niestety, to jest nasz, tak? I jeżeli będziemy współpracować z małymi ludźmi na tej zasadzie, to to wszystko będzie przekazywane coraz dalej, coraz dalej. Mi często ludzie mówią, że ja jestem idealistą. To prawda, jestem idealistą, ale nie widzę w tym nic złego. Jeżeli ideały są przekuwane w rzeczywistość, ja nie widzę problemu. Miałem w głowie ideę edukacji pozasystemowej,
i zrealizowaliśmy je z żoną na naszych dzieciach. Dzisiaj możemy to robić w znacznie doskonalszy sposób, mając znacznie doskonalszą świadomość i narzędzia i nie ma w tym żadnego problemu. To są pewne ideały, które możemy realizować i realizujemy. Jeżeli w miarę możliwości czasu, bo wiadomo, że czas niestety w pewnych sytuacjach istnieje, ale mam nadzieję, że w miarę szybko uda się uruchomić, stworzyć program edukacji na razie podstawowej w oparciu o wartości ludów rdzennych, wartości lechickie i te zdobycze współczesnej edukacji, które sprawdziły się. Podobnie jak w Szczecinie sprawdziła się szkoła w Somerville, która działała na bardzo podobnych zasadach, ale w Anglii. Także ja nie widzę w tym żadnym problemu. Jeżeli opracujemy taki program, to z jednej strony ten program będzie dobrym sposobem dla tych ludzi, którzy chcą edukować swoje dzieci, a jeszcze nie wiedzą, albo mają ograniczony czas, albo coś w tym rodzaju. A z drugiej strony będą tam wszystkie wartości, które nam przyświecają jako wolnym ludziom. To jest pierwszy aspekt. A drugi aspekt, jeżeli będziemy to robili pod, powiedzmy, wspólnotą, czy jak zwał, tak zwał, to wtedy dochodzi do tego jeszcze autorytet naszej czy wspólnej organizacji, jak zwał, tak zwał, nie wnikam to, w sytuacji, kiedy dojdzie do relacji z systemem, tym złym systemem. Zarówno ustawa o oświacie, jak i Konstytucja RP daje szerokie możliwości do tego, żeby i oczywiście deklaracja NZ-u o prawach ludności rdzennej daje szerokie możliwości, żeby to realizować w praktyce. Zgodnie z prawem stanowionym. Zauważcie, że nie musimy się obawiać prawa stanowionego, ponieważ w prawie stanowionym są takie elementy, które działają na naszą korzyść. To, że my z nich nie korzystamy, to tylko wynika z naszego lenistwa, nieuczciwa. Tak, może dlatego tych elementów jest tam mało, bo nas jest mało. Jak nas będzie więcej, to wprowadzimy im tam trochę więcej tych elementów. Zarówno deklaracja NZ-u o prawach ludności rdzennej, jak i ustawa o oświacie, ta w Polsce, nie w Chinach, w Polsce, już nie wspominałem o konstytucji, daje nam takie możliwości. Także i bazując na prawie naturalnym, i bazując na prawie ludności rdzennych, i bazując na prawie stanowionym tego systemu, mamy szerokie możliwości, żeby z tego korzystać. Więc co stoi na przeszkodzie, żeby tego nie robić? My. Możesz powiedzieć technicznie, jak to zrobić. Mamy dziecko, rodzina postanawia, ok, przechodzimy na tak zwaną organizację w stronę edukacji w ramach wspólnoty ludności rdzennej, tak? Tak. No i co? No i dziecko nie jest wpisywane, bądź też jest wypisane ze szkoły systemowej, czy tam edukacji domowej, jakkolwiek, w sensie jest wypisywane. Co dalej? No nie jest wypisywane, bo jest niezapisane. Są dwa modele, no nie, są trzy modele. Mówimy o momencie, w którym jest zerówka, bo zerówka już jest obowiązkiem teraz, bądź też pierwsza klasa, bądź też dziecko, które no gdzieś tam rodzice się obudzili, nie wiem, jest w piątej, szóstej, w szkole średniej, czy jakkolwiek. Są trzy modele. Ja to tak dosyć praktycznie mówię. Pierwszy model to jest model edukacji, kiedy całkowicie stajemy się pozasystemowi. Ten model realizuje moja starsza córka na swoim synu w Anglii. A w zasadzie dopiero zaczyna realizować. Ten model jest doskonały, byłby doskonały, gdyby nie jedno ale. W momencie, kiedy system się dowiaduje, że ty wychowujesz dziecko poza systemem, a może się bardzo prosto, wystarczy, że ktoś doniesie, w tym momencie podejmuje się ryzyko tego, że system posunie się do tego, że nawet zabierze nam dziecko. A nieprawda, bo w momencie, kiedy na przykład dziecko rodzi się w domu, zgłaszasz to po prostu systemowi, ale nie rejestrujesz, tylko zgłaszasz. Taką sytuację ma tutaj nasza Zrozumiałeś. Oni to zrobili. Ty mnie nie zrozumiałeś. Ja mówiłem o całkowicie pozasystemowym. Poczekaj. Właśnie.
mówimy o okresie. Ja mówię o całkowicie pozasystemowym, kiedy w ogóle nic nie robimy w kierunku rejestracji dziecka w systemie. Zawsze jest to możliwość. Oczywiście możemy powiedzieć, że my, nas to nie dotyczy, ale jeżeli nie jesteśmy egoistami, to pamiętajmy, że kiedy ja zaczynałem edukację domową, to nas były, ja byłem trzecią rodziną. W tej chwili w zeszłym roku 31 tysięcy dzieci było wychowywanych w ramach edukacji domowej. Popatrzmy na ludzi w skali kraju. W skali kraju. Popatrzmy na ludzi, którzy nie są, tak jak to często słyszę, my mamy wyższą świadomość. Załóżmy. Ale są ludzie, którzy są na określonej innej świadomości, oni na przykład boją się systemu. Mają do tego prawo. Mają prawo się bać. Ale chodzi o to, żeby być otwartym dla ludzi z tego systemu. No w końcu to są nasi potencjalni przyjaciele. To są ludzie, którzy są naszymi braćmi. I wtedy ten model może się w niektórych przypadkach okazać w bardzo tragicznych skutkach. Jest drugi model, model edukacji domowej. Czyli normalnie w ramach obowiązującego prawa, zgodnie z ustawą o oświacie, dziecko jest zgłaszane do kuratorium oświaty i jest tam przekazana informacja, że ten i ten człowiek będzie wychowywany w ramach edukacji domowej. Jest nawet taka możliwość, że edukację domową można realizować w formie programu eksperymentalnego. Ustawa o oświacie daje taką możliwość. I można to robić w ramach edukacji domowej, czyli rodzice sami prowadzą edukację, czy to w sposób tradycyjny na bazie programów systemowych, czy to w sposób eksperymentalny na bazie programów pozasystemowych. Jeżeli będziemy mieli taki program, to jeżeli jakiś rodzic zdecyduje się na edukację domową, ma gotowy program, a w tym programie będzie wszystko za wyjątkiem nakazywania rodzicowi, co ma robić. Czyli to będzie program na zasadzie pełnej suwerenności i autonomii rodzica jako wychowawcy i dziecka jako... Jedyną wadą są sami rodzice. I zaletą. Wiesz co, dlatego był atak, to trzeba wspomnieć, to myślę, na edukację domową świeżo, chyba bodajże rok temu. Pamiętacie te wielkie protesty, to były rodziców między innymi organizacji chroniących edukację domową, bo oni o tym wiedzą. Czy to jest ten model, który my możemy kształtować dzieci bardziej, nie? Tak. No i to moi kochani, możemy być przekonani. A rodzice stali się leniwsi. Nie tylko. Rodzice stali się też. I pieniądze. Rodzice stali się też bardziej bojaźliwi. I pamiętajcie, że jeśli dziecko nie jest w ogóle zapisane do żadnej szkoły, matka, ojciec nie dostaną absolutnie żadnych profitów z urzędu. Absolutnie żadnych. Także jest jeszcze trzeci model. Zdani sami na siebie. Jest jeszcze trzeci model, że ta edukacja domowa będzie robiona w ramach. Aha, jeszcze wracam do tego drugiego. I ten drugi model, i ten model, o którym powiemy, jeżeli będzie przykładowo robiony w ramach jakiejś organizacji, jak zwał, tak zwał, czy wspólnoty na przykład, to wtedy rodzic otrzymuje pełne wsparcie fachowe i prawne wspólnoty. Jeżeli jakiemuś urzędnikowi z kuratorem oświaty nagle okaże się, że on ma prawo do łamania przepisów, to po to są ludzie, odpowiedni ludzie w wspólnocie, którzy mi o tym przypomną. A muszę wam powiedzieć, że jeżeli będzie to robione na bazie prawa międzynarodowego, czyli deklaracji ONZ o prawach ludności rdzennej, to będzie mieć to o wiele większe przebicie niż na bazie prawa krajowego. Dlatego, że urzędnicy doskonale wiedzą, że prawa ludności rdzennej są teraz na tak zwanym topie, że ONZ kładzie duży na to nacisk. Oni doskonale wiedzą, że ludzie i tak się do tego nie dostosują, ale to jest ich błąd myślowy. Jest wysoki komisarz ONZ-u do spraw ludności rdzennej i kiedy w sytuacji, kiedy masz do czynienia z prawem polskim, musisz przez 5 czy 10 lat walczyć z systemem, a w końcu dojdziesz do Sądu Najwyższego, czy dojdziesz do Rzecznika Praw Człowieka, czy dojdziesz do łaskawości prezydenta, tutaj masz model bardzo prosty. Jesteś ludem rdzennym, masz swojego wysokiego komisarza ONZ do spraw ludności rdzennej. Tu ta ścieżka ewentualnej skargi jest niesamowicie krótka. Także jest to wszystko, moi drodzy, to jest wszystko, co działa na naszą korzyść. To, że to nie działa, to dlatego, że my z tego nie korzystamy. I jeszcze trzeci model, o którym będę mówił, to jest model taki, że rodzice zgłaszają się do stowarzyszenia czy do wspólnoty, że robią to przy współpracy z nami. My obejmujemy ich prawem
opieką organizacyjną i powiedzmy wspólnie razem tworzymy szkołę. Deklaracja ONZ o prawach równości rdzennej daje nam wyraźnie ku temu prawo. Mało tego, te szkoły mogą, czy instytucje edukacyjne, czyli wszystkie instytucje edukacyjne, mogą działać na zasadzie własnej historii, własnej kultury, własnych języków, własnej tożsamości, wszystkiego własnego, co jest rdzenne, własnych wartości. Moi drodzy, jeżeli ktoś jeden walczy, ja teraz nie mówię o edukacji, ale ktoś jeden walczy z systemem, nie chce szczepić swoje dzieci, zupełnie inaczej to wygląda z punktu widzenia ludności rdzennej. Dlatego, że ludność rdzenna ma prawo do własnej medycyny, ma prawo do własnych roślin leczniczych, ma prawo do własnych praktyk leczniczych. Nie, nisze mają. I nikt ich nie zupełnie szczepi. Inaczej to wygląda, kiedy stowarzyszenie czy wspólnota informuje odpowiedniego urzędnika, że w ramach medycyny ludności rdzennej nie przewidujemy możliwości szczepienia naszych dzieci. Jest to niezgodne z naszą kulturą, naszą tożsamością itd. itp. Zresztą nawet nie trzeba tego uzasadniać, tylko nie wyrażamy zgody. Ale żeby trochę wyedukować pana czy panią urzędnik i zobaczcie, i wtedy jeżeli są rodzice, którzy nie mają jak z jakichś powodów możliwości edukacji swoich dzieci, to wtedy można to robić w ramach wspólnoty, w ramach pewnego systemu edukacyjnego, który prowadzi świadomy człowiek, który nie jest nauczycielem, ale jest współpracownikiem małych ludzi. To tak z grubsza tyle, chyba że jeszcze macie jakieś aspekty. To, że istnieje prawo naturalne i ono jest naturalne, powiem informatycznie wgrane w nas jako małe dzieci, to te dzieci dlatego mają taką wiedzę w sobie, tak? I nie należy przestrzegać. A jeszcze do tego okresu przed poczęciem, już w tej chwili, no już te badania są od dawna, jak pozytywny wpływ ma muzyka na przykład na dziecko w łonie. Tak? Opracowanie prawidłowego programu edukacji na przykład na poziomie podstawowym, który zawiera te wszystkie aspekty zawarte w prawie naturalnym, zawarte w prawach równości rdzennej, uczenie młodego człowieka, wybaczcie to słowo, ale tak to mniej więcej wygląda technicznie. Uczenie tego młodego człowieka tych wszystkich możliwości i przede wszystkim szukania tożsamości w sobie samym. Poznanie. Dlatego, że my jesteśmy przez cały system uczeni szukania autorytetu poza sobą. I dlatego... Wszystkie idee najlepszej wiedzy medycznej, najlepszej wiedzy psychologicznej, Hawkinsa, Barbary Wren i tak dalej, włącznie z Mietkiem Bielakiem, to wszystko to jest właśnie część tego bogactwa duchowego, które jeśli mamy jako ludzie. Pomożecie, to zrobimy. Jeszcze no bardzo z tym byśmy chcieli, tylko brak jest chętnych rodziców tak naprawdę, jak ja tak słucham. Po rodzicach, bo to jest poważny krok. Wielu ludzi nie ma czasu, pieniędzy, ochoty. To jest takie przyspieszenie. Szkoła byłaby tu najlepszym wyjściem, słuchajcie, z tego wszystkiego. Realnie takie szkoły, które są nawet opuszczone na wioskach, bo nawet u nas jest. Przejęcie tych szkół, tak jak robią to na przykład na Śląsku, ty kojarzysz, cała tam rodzina jedna, przejmuje pomału, słuchajcie, szkoły. To są świadomi nasi ludzie i pomału zakładają w ramach tak zwanego Montessori. Ale jednak to są nasi ludzie, już te zaczątki, już tej takiej i w taki sposób, gdybyśmy to robili, tylko że to trzeba, wiecie, no zgranych ludzi. Ale to jest tak, w pierwszym, czy w drugim, czy w trzecim roku będzie nas, nie wiem, 0,5%, ale w następnych paru latach będzie już nas, załóżmy, 3%. Potem będzie coraz więcej. No tak to działa, bo do dobrej następni szkoły, się będą. Ci walą drzwiami okrami. Tak. Do dobrej szkoły są już zapisy, dokładnie, na 2 lata. Mimo wszystko rodzice naprawdę rozumieją. Do szkół waldorskich, wszędzie, no, gdzie są alternatywne metody, powiem wam, że jest długa lista i ograniczona ilość miejsc. I ja bym tu chciała jakoś podsumować. Jeśli pan mówi, że pan zaczynał jako jeden z pierwszych edukację domową, w którym to było roku i jaki mamy teraz wynik? Ile ludzi rzeczywiście przeszło na tą edukację domową? 31 tysięcy. W 1997 roku
rozpoczęliśmy edukację domową naszej starszej córki, byliśmy trzecią rodziną w Polsce. Żeby było śmieszniej, pierwsza, druga i trzecia rodzina w Polsce to były rodziny nauczycieli. My z żoną oboje byliśmy nauczycielami, ci drudzy to kobieta była nauczycielką, a pierwszy był Marek Budajczak, który był, chyba jeszcze jest, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Poznańskiego i napisał pierwszą książkę na temat edukacji domowej pod tytułem Edukacja domowa. Czwartą rodziną, bo wtedy to mieliśmy kontakty ze sobą, to była rodzina rolników. Oboje byli rolnikami. Oboje pracowali jako rolnicy i wychowali trójkę dzieci w ramach edukacji domowej. Odnośnie tego, co z tego wynikło. Starsza córka niedawno powiedziała nam, że to, co najlepszego od nas otrzymała, to edukacja domowa. I teraz, kiedy ona ma swojego 9-letniego syna, to oczywiście domyślacie się, że robi z nim edukację domową. Ona pracuje zawodowo, samotnie wychowuje syna, bo rozstała się ze swoim partnerem, ale robi edukację domową. I na ten moment 30 tysięcy ludzi jest na edukacji domowej? Według informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej za 2022 rok 31 tysięcy dzieci było edukowanych w ramach edukacji domowej. Ale to oznacza, że w 2021 było załóżmy 28, a rok wcześniej było 25, co w sumie daje już pewnie ze 100 tysięcy dzieci, tak? I powyżej pewnej tej czerwonej linii zaczyna to przyrastać. My przygotowujmy się na pewien moment, dlatego że niektórzy z was uważają, że system będzie nas coraz bardziej cisnął. Ale w momencie, kiedy będzie system nas coraz bardziej cisnął, to ludzie niejako z natury, to jest w ich naturze. Będą nawet jeżeli zrobiono z nich totalnych niewolników, to z natury będą robili wszystko, żeby znaleźć ujście. I będą potrzebowali wsparcia, bo będą to robili w sposób nieumiejętny. Dlatego teraz, póki jeszcze jest w miarę czas, będziemy się przygotowywać do tego. Jeszcze jedno pytanie. Skąd pan czerpał inspirację? Bo jeśli pan mówi, że był pan trzecią osobą, która podjęła taką decyzję w Polsce, no to jednak byliście pionierami w tym. Więc tak. Skąd pan czerpał inspirację, żeby cały ten proces wyszedł? Ja skończyłem studia politologiczne, z politologii, skończyłem studia magisterskie i specjalizowałem się w Stanach Zjednoczonych. Cała moja praca, powiedzmy jako studenta i później pracownika, opierała się na poznawaniu Stanów Zjednoczonych we wszystkich aspektach, łącznie z John Bell, z Bobem Dylanem itd. itp. Jedną z istotnych rzeczy, które tam zauważyłem, że edukacja domowa jest tam niesamowicie, z różnych przyczyn, najróżniejszych przyczyn, niesamowicie rozwinięta. I zacząłem badać te przyczyny. A ponieważ od młodości byłem wrogiem systemu, instynktownie, w związku z tym uznałem, że to jest najlepszy sposób walki z tym systemem. Myślę, że kultura amerykańska mnie zainspirowała do tego, a później wpadła właśnie w ręce książka Marka Budajczaka, którą on wydał akurat rok wcześniej i to było już tylko kwestia... Ostatni puzzle. Jeżeli mogę powiedzieć swoje zdanie na temat modeli, które przedstawiłeś, to byłabym za opcją jednak nauczania domowego, ale nie w domu, tylko w szkole, czyli w budynku, w grupach, ponieważ dzieciom jest potrzebny kontakt z rówieśnikami i po prostu ta coś wam powiem. Nie do końca bym się z tym zgadzał. Cała historia mówi wcześniej, że dzieci nie chodziły Lechitów do jednej szkoły, tak? Ja nie powołam się na historię Lechitów, no, ale mamy teraz to, co mamy. Okay. Ale niczym się nie ale kochanie, niczym się nie różnimy. Niczym. Moi drodzy, zabawki mamy inne. Zanim się odwołamy do Lechitów. Koleżanka ma doświadczenie we współpracy z takimi. A co powiecie na szwedzkie szkoły, szwedzkie, gdzie dzieci są na zewnątrz edukowane. Proszę, gdzie mają tak zwane szkoły leśne, gdzie przybywają w naturze i tam przepięknie są też hartowane fizycznie. Dużo przedszkoli. Podam wam, to jest super moim zdaniem. Dużo przedszkoli. Podam wam przykład mój, osobisty. Kiedy
ja uzgodniłem, że moja dyrektorka wyraziła zgodę na zgodę, no potwierdziła, że zgadza się na edukację domową, postawiła jeden warunek, że na koniec szóstej klasy nasze dzieci zostaną przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zostaną przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja powiedziałem, nie ma sprawy, chcesz, to tak robimy. I najpierw po skończeniu edukacji na poziomie podstawowym starsza córka, a trzy lata później młodsza córka przeszła ten sam proces badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I argument, że dzieci są aspołeczne, to najczęściej mówią, o, one będą miały się dogadać. Nasze dzieci, i starsza, i młodsza córka, po przebadaniu, otrzymały oczywiście świadectwo przebadania i nie uwierzycie, co tam było napisane. Między innymi było tam napisane, że dziecko przejawia wysoki poziom dostosowania społecznego. Tak wysoki, że później moja młodsza córka jest w tej chwili wysokim pracownikiem dość dużej korporacji i odpowiada między innymi za te sprawy właśnie uspołecznienia. Starsza córka w podobny sposób tylko że w Anglii, bo młodsza mieszka teraz w Polsce, a starsza w Anglii. Nie ma żadnej obawy, jeśli robimy to prawidłowo. A reszta tych dzieci, te 30 tysięcy, jak u nich jest z tą społecznością? U nich z tą społecznością może być różnie, ponieważ rodzice są różni. No więc właśnie o to chodzi. I to, co Renatka powiedziała, że będzie problem, jakby bo rodzice nie mają czasu i tak dalej, i pracują, jest to ukłon w ich stronę, że się te dzieci będą zaopiekowane. Tylko. Będą w tych grupach sześcioosobowych, powiedzmy, na przykład sześcioro dzieci w grupie i to nie jest jakiś kolos, tak? Ale, przepraszam, przypomnij mi imię. Krystyna. Ale Krysiu, no przecież mimo, że dzieci chodzą teraz do szkoły na ileś godzin, to tak naprawdę są pod opieką rodziców, prawda? I mimo wszystko nadal to rodzice sprawują i władzę nad nimi i wychowują ich, tak? Nie szkoła wychowuje. Pozwolę sobie. Czekajcie, ale może czy macie problem, żeby było tylko w domu, albo było tylko w grupie? Bo ja nie widzę problemu. A społeczność to jest absurdalne. To jest absurdalny pomysł. Bo moje dzieci są mega społeczne, a do tej pory były na edukacji domowej i cały czas były tylko ze mną. Tylko wiesz, co ja robiłam? Ja nie siedziałam w domu. One ze mną wszędzie podróżują. No, ale nie wszyscy rodzice tacy są. Do klubów sportowych, do dodatkowych ty. Ale to widzisz, to spoczywa na rodzicach ten obowiązek. Nie na mnie, nie na tobie, nie na nauczycielu, to na rodzicach. Więc nie możemy brać też odpowiedzialności każdy z nas za każde dziecko i każdego rodzica. No nie jesteś w stanie. Niektórzy rodzice mogą chcieć. Ja przez 21 lat byłem nauczycielem w szkole podstawowej z zespołami integracyjnymi. I przez te 21 lat spotkałem mnóstwo dzieci aspołecznych, mnóstwo dzieci niedostosowanych społecznie, ale ani jeden z nich nie edukował się na poziomie edukacji domowej. To byli wszyscy wyedukowani w ramach tak zwanych normalnych warunków. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, mimo że dzieci chodzą dzień w dzień do szkoły, to i tak są różne. Różne są dlatego, że są różni rodzice. I zawsze tak będzie. Poziom niedostosowania zawsze społecznego. Zawsze tak będzie, Krysiu. Nie masz argumentów na to i to nie jest... No moim po prostu brak ci argumentów, żeby to obalić. Jeżeli ja rozmawiałem... Każdy z nas jest inny. Jeżeli ja rozmawiałem, bo byłem wychowawcą przy okazji, jako wychowawca rozmawiałem z dziećmi niedostosowanymi społecznie, w 100% przypadków były to dzieci, które miały problemy z rodzicami. Czy inaczej, były problemy rodzinne, najróżniejsze, i te problemy rodzinne przekuwały się na problemy dostosowania dziecka do grupy. I to jest jedna kwestia. A druga, w ramach edukacji domowej, nawet jeżeli sami edukujemy swoje dzieci, to te dzieci nie zamykamy pod kosz. Dokładnie. One mają dostęp do innych dzieci. Najlepszym edukatorem jest podwórko. Powiedzmy lekcje sportowe, tam pływanie, jakieś gdzie inni z rówieśnikami się spotykają, z innymi ale dziećmi. Ale w domach rówieśników. Tak, a poza tym nieprawdą jest, jakoby dziecko potrzebowało kontaktu z rówieśnikami.
jeżeli dziecko ma zaspokojone w 100% swoje potrzeby emocjonalne, społeczne, edukacyjne, już nie mówiąc o innych aspektach psychologicznych, to wtedy to dziecko zdrowe. Będzie dostosowane społecznie. No ale nie mów, że nie ma potrzeby naprawdę kontaktów z rówieśnikiem. Się nie zgodzę z tobą. Ale nikt nie mówi, że zamykamy dziecko i przykuwamy go do kaloryfera. No proszę cię. Są rodzice, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na te dzieci. Uwierz mi, znam taką rodzinę, dziewczyna sobie popodcinała żyły właśnie w okresie tym covidowym i też ona, bo nie widziała dzieci. Wiesz, jaki był problem? Po pierwsze uzależnienia. Dziewczyna była uzależniona od internetu, od komputera. Rodzice nie dawali żadnych granic, absolutnie żadnych. A po drugie, rodzice nie dawali uwagi temu dziecku. Słuchaj, ja po prostu cierpiałam, jak na te relacje patrzyłam. Oni praca, dziecko swoje życie. I to są główne momenty, bo jak dziecko do ciebie przychodzi, albo widzisz, że coś jest nie tak, to czy ty masz czas z tym dzieckiem nawiązać relacje? Większość rodziców, uwierz mi, że nie ma. Tak jak ja na przykład mam ten czas, z różnych względów sobie go zapewniłam, zapracowałam na to, żebym miała ten czas. Większość rodziców nie ma, bądź nie chce, bądź nie może, bo względy finansowe grają rolę, tak? Jak matka musi zapierniczać do roboty, bo nie będzie miała z czego utrzymać dzieci, no to tu ja widzę duży problem. Dlatego mówiłem o wspólnotach, o tych ewentualnych, tak jak mówisz, grupach. Żeby podzielić się kosztami. I razem wtedy jakoś próbować to zorganizować. Nawet nie tak? kosztami, tylko po prostu przychodzą ale dzieci. Ale też odpoczynek jest osoba, psychiczny która... to jest, jeśli możemy na chwilę dać dzieci do jakiejś grupy też. Tak? Kiedy ja powiedziałem o tym, że dzieci niekoniecznie czują potrzebę kontaktu z rówieśnikami, to powiedziałem to w pełni świadomości i w pełni odpowiedzialny za to, co mówię. Wynika to z moich wieloletnich obserwacji. Jeżeli ja nie powiedziałem, że dziecko nie ma potrzeby kontaktów społecznych, żebyśmy się zrozumieli. Tylko, że niekoniecznie te kontakty społeczne muszą dotyczyć rówieśników. Jeżeli dziecko nawiąże przyjaźń, powiedzmy dziecko 7-letnie, nawiąże przyjaźń z dzieckiem 14-letnim, czyli dwukrotnie od niego starszymi, jeżeli ta przyjaźń będzie zaspokajała ich potrzeby najróżniejsze, to nie ma potrzeby. Nie ma absolutnie potrzeby. Nie bójmy się tego. Jesteśmy wykształceni przez system, który uczy nas różnych bzdur. Dokładnie. Tak, naprawdę... Ja na przykład też się lepiej czułam z dziećmi starszymi i to dużo starszymi, bo mnie denerwowały te maluchy po prostu. One nic nie umiały, nic nie rozumiały, co ja do nich mówię, a ja ponieważ się wychowałam nie w przedszkolu, bo mnie rodzice wychowywali, i sobie w efekcie końcowym ja wolałam starsze towarzystwo, dokładnie. Bo ja z tymi ludźmi miałam lepszy po prostu kontakt. Miałam brata dużo starszego. I do tej pory mam wrażenie, że wyszło mi to w sensie ogólnym na dobre, bo ja podwyższałam cały czas informacje, możliwości, a nie zniżałam się do poziomu tych małych istot, chociaż różnie to bywa, tak jak mówisz. Oczywiście, ale... Z podwórkiem. Ale tak szybko to powiem, że mówiąc o rówieśnikach, to ja mam na myśli to, że mamy 7-latka w pierwszej klasie i 15-latka. To są dla mnie rówieśnicy w szkole. To nie patrzę z punktu widzenia, że musimy z tej samej klasy, tak? Czy z równoległej. Chodzi mi o to, że idzie i ma przekrój dzieciaków. Ma przekrój społeczny, oczywiście. Prawie, że autonomiczne dziecko, tak? Jeżeli jesteśmy, samo dojeżdża do szkoły, samo... Jeżeli jesteśmy mądrymi rodzicami, to rozpoznajemy potrzeby dzieci. I może być taka sytuacja, że dziecko potrzebuje współpracy z dokładnie takimi samymi, czy rok młodszymi, czy rok starszymi rówieśnikami. Ale jeżeli jesteśmy wychowywani na dobrych zasadach i jesteśmy w dobrym systemie edukacyjnym, to w szkole Szczetynina nie było podziału na klasy. To była współpraca dzieci starszych z młodszymi i młodszych ze starszymi. I bywały takie sytuacje, jak to Szczetynie opisywał, że dzieci młodsze były autorytetami dla dzieci starszych. Także, moi drodzy, powinniśmy rozpoznawać potrzeby naszych dzieci i odpowiednio na to reagować. A jeżeli się okaże, że nasze dziecko lepiej się czuje z rówieśnikami, to są najróżniejsze sposoby, żeby w ramach edukacji domowej zapewnić im te kontakty z rówieśnikami. To znaczy kwestia tego, czy myślimy tylko o naszych dzieciach tutaj, o nas, czy wnukach, czy chcemy wychować pokolenie całe, no bo w tym wypadku trzeba lechitów. Ale musimy myśleć o innych dzieciach z tych rodzin, z których rodzice nie są tacy świadomi i mądrzy.
albo rodziców ale edukować. Ale Krysiu, całe wieki i całe pokolenia były zróżnicowane, zawsze są i zawsze będą. Powiem... Jesteś w stanie zbawić tych 80%, które tam jest i jest zadowolonych z tej edukacji. Krysia, przecież tutaj też będą no, zróżnicowani. Tak. Przecież tutaj też będą zróżnicowani. Słuchajcie, no, więc właśnie. Nie ma żadnego problemu, jeżeli w ramach powiedzmy jakiejś tam grupy będzie tymi sprawami zajmował się odpowiedni człowiek, to on będzie rozpoznawał wszystkie problemy. W szkole Szczetynina, najpierw Szczetynin, a później jego najbliżsi współpracownicy, oni właśnie rozpoznawali te potrzeby i w ramach potrzeby korygowali te właśnie związki. To znaczy chcesz powiedzieć, że szkoła Szczetynina nie różni się niczym od edukacji domowej? Szkoła Szczetynina, jeżeli... Bo te dzieci nie uczyły się w domu, tylko w grupach rówieśniczych. Tak, w miarę. Oczywiście. Więc, no właśnie, to jest zupełnie... No właśnie mówię o tym, żeby nie w domu jedno dziecko, tylko żeby dać do jakiejś grupy, tak? Tylko, że w szkołach Szczetynina były różne dzieci. No oczywiście. I te, które potrzebowały być dziećmi przywódczymi i te, które potrzebowały być dziećmi edukującymi się i niektóre z nich edukującymi innych, był cały przekrój najróżniejszych dzieci. Natomiast Szczetynin i jego współpracownicy umieli rozpoznać potrzeby dzieci, a przede wszystkim mieli jedną wspaniałą cechę. Umieli nie ingerować w kontakty i interakcje społeczne pomiędzy dziećmi. I jeżeli my decydujemy się na edukację domową w ramach powiedzmy jednej rodziny, nie martwmy się, ponieważ jeżeli umiejętność przyjmowania i przekazywania informacji, niektórzy z nas mają te umiejętności, niektórzy nie. I to jest tylko kwestia umiejętności odbierania informacji przekazywanych przez naszych najbliższych. Ale to dotyczy tak samo dzieci, jak i starszych. Dobrym psychologiem nie jest ten, który skończył studia psychologiczne i pracuje jako psycholog, tylko dobrym psychologiem jest ten, który umie rozpoznać w drugim człowieku, jaki jest jego problem i jak mu w tym pomóc. No i w taką szkołę trzeba stworzyć. Trzeba stworzyć. Bo ten dobry psycholog nie rozpozna w domu. Widzicie tej różnicy, tak? Ja nie widzę, ponieważ ja nie widziałem tego problemu przez 9 lat. Tyle były kształtowane moje obie córki na poziomie podstawowym. Ale nawet inaczej. I nie widziałem tego problemu wśród dzieci, które były edukowane w domu, a z którymi mieliśmy kontakt. Ale inna rzecz. Przy takim systemie nie stoi nic na przeszkodzie, żeby część rodziców mogła posyłać dzieci do szkoły. Tak, to, jeżeli tak decydują i mają taką świadomość i wiedzę, wychowywać w domu. Tak? Oczywiście. Tak, ale trzeba stwarzać żadnego nic nowego, jeżeli to by było tylko dla nas. Bo my wiemy, że możemy edukować w edukacji domowej. Ale jest nowe tylko podejście do nauki, tak? Żeby nie przekazywać rzeczy zbędnych, czasami głupich, tak? No jest to pojęcie szerokie, tak? Ale chodzi o zaznaczenie tylko, tak? Zakłamań, które teraz zakłamań, macie, tylko otwórzcie podręcznik. No, szkoła ma szereg wad, no nie... Przede wszystkim, moi kochani... ...zapamiętywania. Tak, to nie chodzi o to. Dziecko jest stworzone do ruchu, zamyka się go na tyle godzin w ławce. Dziecko potrzebuje natury. Ale lekcje są szkołą niewolnika, tak? Tak. Masz siedzieć od, do, cicho, pojedynczy i reagować na dzwonek jak na bicz. I uczy wszystkich tego samego, czyli to jest szkoła... Nie ma dzwonków, nie ma klas, nie ma dorosłych nauczycieli, nie ma podręczników, nie ma autorytetów, nie ma oceniania, ani opisowego, ani nieopisowego, żadnego oceniania. No ale tak właśnie było dawno i to wcale nie tak dawno. A możesz się odnieść, nie? do tego pomysłu, do którego w sumie system powiedzmy dąży, czyli do zrównania wszystkich do poziomu, bo wczoraj tak tylko napomknęliśmy, do poziomu dziecka, przepraszam za określenie, niepełnosprawnego umysłowo, ale dosłownie do tego dążą, prawda? Czyli chcą już pomału się przymierzają do zabierania ocen na rzecz oceny ogólnego funkcjonowania i do zaniżania, ponieważ likwidują szkoły te tak zwane specjalne, czyli dla dzieci, które sposób są umysłowo troszeczkę gorzej funkcjonujące i chcą wrzucić te wszystkie dzieci jakby do kupy i wszystko razem w efekcie końcowym
Zniżyć, ale to jest takie dziwne trochę powiedzenie, ale jakby zmienić zupełnie ten system tak naprawdę edukacji, bo wtedy ani oceniać, ani opisywać, ale ani nie wiadomo co oni zrobią, bo jak się ma jedno do drugiego, możesz się odnieść, bardzo prosto. Oceniać. Ja tylko mogę powiedzieć jedno zdanie do poprzedniego tematu, że ja to wszystko mówiłam na podstawie wypowiedzi i pracy zespołu, który składał się z rodziców edukujących domowo dzieci, który był w ramach naszej wspólnoty opracowywany na 3 czerwca. A jaki problem zgłosili dokładnie? Bo To co mówiłam, tak, że żeby w grupach, nie w domu, żeby były wspólne wyjazdy, wycieczki, zajęcia. Ja to mówię na podstawie ludzi, którzy edukują dzieci domowo. Ja nie chcę tego negować, broń Boże, ale czy na przykład rodzicom nie zależało, żeby dzieci poszły do szkoły niejako, czyli do jakiejś grupy, czy tam jakiejś izby po to, żeby oni swobodnie mogli pójść do pracy? Nie, to nie były półkówki, to byli świadomi ludzie, którzy tam brali udział w tym zespole. Nie przytaczałabym ludzi, którzy są gdzieś. Tylko zobacz, sama nazwa edukacja domowa dostosowuje się do tego, że to dziecko jest w domu. A samo to, co ty mówisz, że oni chcą w grupie, czyli chcą szkoły, więc chcą zupełnie czegoś innego, więc to są dwie drogi, których on już przedstawił, tak? Że albo tworzymy szkoły, jakkolwiek to nazwiesz, mała grupa, szkoła, jednak jest to edukacja zbiorowa w skrócie, albo chcesz edukacji domowej, czyli ty sama odpowiadasz za edukację swoją, swoich dzieci, ewentualnie swojego sąsiada czy przyjaciela. Opowiada o szkole, więc to nie jest edukacja domowa. Jedna z możliwości. Pozwólcie, że zakończę tą część w sposób bardzo, bardzo taki obrazowy. Jeżeli potężne państwo przez 10 lat było najpotężniejszym państwem w ramach naszej cywilizacji i opierało swoją edukację na edukacji domowej, to nic nie bierze się samo z księżyca. To znaczy, że ten system był prawidłowy. A to, że to państwo istniało, jest faktem niezaprzeczalnym. Dowody przedstawia Janusz Bieszcz w swoich licznych książkach. Natomiast teraz przechodząc do tego twojego pytania. W obozach koncentracyjnych hitlerowskich i stalinowskich w celu obniżenia poziomu inteligencji i wielu innych poziomów dodawano fluor do wody i do pożywienia. Do tej pory fluor jest podawany do wody i do pożywienia, także do odżywek dla niemowląt. Różne związki fluoru są dodawane jako środki, na przykład antyzbrylające. I ten proces postępuje cały czas. Cały czas postępuje. Jeżeli mamy model Ministerstwa tak zwanego edukacji, to właśnie on prowadzi do tego, do przyspieszenia tego procesu. To znaczy, że sam fluor i pasza dla niewolników nie wystarczą. Trzeba jeszcze, chemitrailsy nie wystarczą i wiele innych aspektów nie wystarczy. Trzeba jeszcze uderzyć punkt taki najbardziej czuły. To nie jest stricte robienie coś w edukacji, tylko to jest dalej w tym celu stworzono obozy koncentracyjne zwane szkołami. Ja kiedyś też byłem razem z żoną, byliśmy strażnikami w obozach koncentracyjnych. Prawie każdy z nas był, nie? Moi drodzy, nauczyciel mianowany składał przysięgę, ślubowanie, że najwyższym dobrem człowieka będzie, głównym motywem działania będzie dobro dziecka. A kiedy przychodziło do życia w praktyce, prawie żaden nauczyciel nie robił tego dla dobra dziecka. Tak samo jak prawie żaden policjant nie pracuje i nie służy narodowi. Dlatego też to, co powiedziała Renia, to jest nic innego jak postawienie kropki nad tym, co się cały czas dzieje. A dzieci, które mają być obniżone do tego poziomu, to jest nic innego jak forma takiej w miarę bezbolesnej kastracji mózgu. Do tego, co mówisz, bo już miałem wcześniej powiedzieć, to tak trochę może z boku tematu, ale też się wyraziłeś, że jest system i tworzymy system alternatywny. To nie my tworzymy system alternatywny, bo nasz
system lechicki jest systemem, tak? To co jest stworzone na podstawie fałszu i kłamstwa, jest systemem alternatywnym, tak jak i medycyna jest alternatywna, rockefellerowska. Czyli odkopujemy stary nasz system. Dokładnie. Bo medycyna jest medycyną, ona ma 5, 10, 20 tysięcy lat, a nie 150 czy 200 i tamtą medycynę, która ma tyle tysięcy lat, nazywamy alternatywną. Coś nie tak. Zauważ, że ten system, o którym teraz mówimy, on jest zapisany w naszych mózgach. On jest zapisany w naszej pamięci. I inaczej mówiąc, powracamy do odkrywania swojej tożsamości. Dokładnie. A jeżeli odkryjemy swoją tożsamość, to pozwalamy, aby nasze dzieci odkrywały swoją tożsamość. I teraz? I jeżeli jakiś człowiek od początku czuje powołanie, że będzie pilotem i woził ludzi, albo że będzie leczył innych ludzi, to on odkrywa swoje naturalne chęci, predyspozycje. Szkoła, każda praktycznie, niszczy to. Każdy praktycznie model szkolny dostosowuje nas do pewnego standardu. My chcemy, ażeby te standardy zostały zlikwidowane, żebyśmy powracali do modelu, można go nazwać lechickim, ale powiedzmy do modelu naszego serca. Zabija szkoła, zabija indywidualność, tak? Ale to dwa czy trzy dni temu czytam coś takiego, ja sparafrazuję, bo nie do końca powiem, tak? Ale kiedy nam zlikwidowano rolnictwo i dano nam dotacje, kiedy tam inne jeszcze rzeczy zlikwidowano, nagle się okazuje, że w drugim pokoleniu nie potrafimy nic. Nic. Nie zapominamy. Bo dziecka jak nie nauczysz, bo jak dziecko chodzi za tatą czy za mamą, w zależności od płci, uczy się tego, tak? Bezwiednie. Dlaczego nie ma prawie rolnictwa ekologicznego? Prawda? Bo nie ma dzieci przy rodzicach. Dokładnie. Kiedyś było tak, że dziecko krok w krok chodziło za rodzicem i uczyło się wszystkiego. Tak moi dziadkowie mi opowiadali, tutaj babcia, która jest któreś pokolenie rolników i mówi, że w ten sposób się dzieci uczyły. Leciały do sąsiada, to coś zobaczyły, razem się bawiły, tak, ale większość w domu. A zobaczcie, to jak zniknęło. Zobaczcie, jak jest w miastach, tak, szczególnie w blokach. Rano mama zabierze śmieci, tak, z tatą, jak wracają, przyniosą jedzenie, tak, i mama robi, a dzieciak nie robi nic, nie odkurzy. Ja musiałem odkurzyć, napalić ogień, przygotować węgiel, drewno na następny dzień, zrobić zakupy, bo były na kartce, wszystko człowiek potrafił, tak. Trzeba było wypielić, zrobić, pomóc ojcu w różnych rzeczach. My jesteśmy stworzeni jako istoty, które słuchają swojego serca. Naszym największym wrogiem są nasze myśli, czyli nasz mózg. Nasz przeciwnik wykorzystuje nasze myśli po to, ażeby odsunąć nas od myślenia naszym sercem. Najprościej mówiąc, proces edukacji prawidłowy polega na przywróceniu dzieciom albo zachowaniu w dzieci procesu, sposobu, w którym one kierują się własnym sercem. I to na przykład jest, w jaki sposób? A w jaki sposób ty się kierujesz własnym sercem? No, ja to słucham się wnętrza. A dziecko? A czym on się od ciebie różni? No dokładnie. Ono się różni tylko od ciebie tym, że ono, jemu to przychodzi lepiej, łatwiej i skuteczniej. Bo ono niedawno było Bogiem. A widzisz? Jedno zdanie. Tylko mówię. Powiedzmy, że dziecko jest na kilometr od Boga, tak. A ty jesteś na 100 kilometrów od Boga. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.